No siema siema, witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Ten film nie będzie taki w sumie jak każdy inny, który widzieliście. Na nim ponieważ postanowiłem sobie, że tak w sumie możemy sobie pogadać na luzie. Tym razem nie będziemy komentować żadnych youtuberów, tylko opowiem wam bardziej o tym, co się ostatnio u mnie dzieje i co się w sumie dzieje takiego na tym kanale. No bo jakby nie patrzeć, mam ponad 350 tysięcy subskrypcji, a nigdy tak w sumie o sobie jakoś nie rozmawiałem na tym kanale, więc myślę, że najwyższa pora. Także no zacznijmy sobie na spokojnie i pogadajmy o tym, co tutaj się ostatnio na tym kanale dzieje, bo to jest to jest po prostu jakaś masakra. Przez ostatnie 28 dni na ten kanał wbiło grubo ponad 100 tysięcy subskrypcji, i ja naprawdę nie wiem, jakim cudem to się dzieje. W sensie, ja tak naprawdę ten kanał zacząłem tylko dlatego, ponieważ zauważyłem, że mój znajomy zaczął również kanał na YouTubie. No i po prostu chciałem sprawdzić swoje możliwości, czy by mi się to spodobało, czy by mi to w ogóle wyszło. I w życiu bym się nie spodziewał, że dojdę do takiego punktu na tym kanale, w którym. Przez ostatni miesiąc ponad 100 tysięcy osób subskrybuje go. Ja pamiętam jeszcze czasy, które w sumie nie były swoją drogą aż tak dawno temu, ale dalej jednak je pamiętam. których po prostu było bardzo ciężko zdobyć 10 subskrypcji przez ostatni, nie wiem, tydzień. Więc patrząc na aż takie wielkie po prostu liczby, to w sumie sam cały czas zapominam, że naprawdę ludzie oglądają te moje filmy i że. i że w sumie nie jestem randomem, jakby nie patrzeć. No bo 350 tysięcy subskrypcji w jakieś, nie wiem, 8-9 miesięcy, no to jest naprawdę całkiem dobry wynik, jakby nie patrzeć. Zwłaszcza na polskie standardy, w których naprawdę bardzo ciężko jest się teraz wybić. I tak myślę, że największą z tego satysfakcją jest to, że ja ani nie kupowałem, ani kompletnie nie byłem boostowany przez nikogo, tylko kompletnie w 100% sam wbiłem w to wszystko. Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jaką radość mi sprawia to, że ponad 3,5 miliona osób tak naprawdę słyszało mój upośledzony głos i słyszało te moje durne teksty o Bugatti i tak dalej. No jest to po prostu coś pięknego. Zwłaszcza kiedy było się jeszcze młodszym i klasmejci ci tam w ogóle nie chcieli pomagać w nich czym tylko po prostu ci cały czas potrafili dopierać bez powodu, żeby tylko i wyłącznie ci się nie udało. No a teraz, a teraz to można sobie patrzeć na takich ludzi z góry, więc myślę, że to jest naprawdę coś pięknego. W sensie wy dosłownie nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo dużo nerwów przechodziło mnie przez to, że wiecie, że ja cały czas próbowałem, próbowałem i to a za nic kompletnie nie chciało wychodzić, ale w pewnym momencie postanowiłem, że zrobię sobie parę miesięcy przerwy, Poduczę się trochę analityk i tak dalej, i po prostu będę wiedział o tym więcej, jak się wybijać i tak dalej w tym internecie. I za pierwszym razem, kiedy spróbowałem tą metodę, którą się nauczyłem, kompletnie wszystko poszło do góry, więc mogę powiedzieć, że jestem z siebie naprawdę dumny. No co jak, co, ale myślę, że w maju to MM przyrosty największe w całym kraju, także, no, myślę, że można jak najbardziej być z siebie dumnym za takie coś. No ale dobra, dobra, bo teraz ten film wygląda trochę jakbym się flek o swoimi statystykami. Jednak nie o to tutaj chodzi. Po prostu chciałem wam powiedzieć, że jestem naprawdę szczęśliwy, że bardzo lubicie oglądać te moje filmy. I mówię tutaj naprawdę bardzo, bo niektóre filmy mają już ponad po 100 tysięcy polubień, co jak byłem młodszy wydawało się po prostu nierealne do zdobycia, więc jestem wam naprawdę bardzo za to wdzięczny. Naprawdę, waszego zaangażowania do tych filmów po prostu nie da się opisać. Oglądacie każdy jedny z nich. Średnia wyświetleń na film na moim kanale to jest około 300 tysięcy, więc naprawdę, no naprawdę bardzo lubicie oglądać te filmy. I tak, zdaję sobie sprawę, że to brzmi jakbym teraz cały czas się powtarzał, aczkolwiek tak do końca nie jest. A może i jest, w sumie nie mam pojęcia. Jakby nie patrzeć jeszcze do końca do mnie, to tak trochę nie dociera, że aż tyle osób po prostu ogląda te moje filmy, co nie? I podam wam teraz bardzo fajny przykład. Jak byłem we Wrocławiu, na tym evencie Influencers Live i miałem podejść do jakichś youtuberów, to czasami mi się w ogóle wyłączała głowa, że ja jestem tak naprawdę jednym jakby z nich, co nie? I się zacząłem tak jakby zachowywać, jakbym miał 10 lat i dopiero pierwszy raz poznał swojego idola. Więc wiecie, całkiem było to w sumie ciekawe Życie. Zbić sobie pionę z Rezy i zrobić sobie z nim zdjęcie Nagrać sobie film z prawem Marcina, ale to dopiero no Jeszcze nic nie zdradzam, no dopiero nadchodzi ten film No wiecie, zbić sobie pionę z tym prawem Marcina, pogadać sobie o różnych statystykach I tak dalej, w ogóle nie wiem czy wiecie o tym No pewnie nie wiecie, no w sumie wam nigdy tego nie powiedziałem Ale prawo Marcina zaprosił mnie do Łodzi, żebym tam nagrał crossa z nim czy coś Także, no jeżeli zobaczycie mnie kiedyś na kanale prawo Marcina to się nie zdziwcie Naprawdę jestem bardzo z siebie dumny, że udało mi się Tak dużo widzów zgromadzić, że mogę sobie po po prostu pionę zbić i się krosować z takimi dużymi twórcami. To jest po prostu coś niesamowitego. Teraz pogadajmy sobie o czymś innym, mianowicie o długich filmach, ponieważ no tego tematu jeszcze nie poruszaliśmy w tym filmie. Więc tak, bardzo chciałbym nagrywać sobie w sumie coraz częściej dłuższe filmy po prostu, ponieważ, ponieważ nie dość, że więcej się z nich dostaje, no to po prostu jakby lepszą dyscyplinę bym sobie wyrobił i tak dalej, i tak dalej. No same plusy by z tego po prostu były. Wy byście mieli więcej co oglądać. No i ja bym też jakby no czuł się bardziej spełniony z tym nagrywaniem na YouTubie, że nie nagrywam tylko shortów, co nie? Także myślę, że dłuższych filmów za... W sumie nie wiem na jaki czas, ale za jakiś czas na pewno będziecie mogli się spodziewać więcej, ponieważ bardzo bym chciał no jak już mówiłem, nagrywać więcej tych długich filmów. Sorry, że tak powtarzam. Jakoś tak po prostu wychodzi mi to. Także no, wyczekujcie dłuższych filmów w przyszłości. Oczywiście pomysły na film możecie wysyłać do mnie na Instagrama. Ja z miłą chęcią zobaczę, tylko nie wysyłajcie tam jakichś swoich filmów, bo takie rzeczy mnie nie obchodzą. Wysyłajcie coś bardziej mainstreamowego, ponieważ wtedy i wy będziecie mieć więcej filmów, i ja będę mieć więcej kontentu do nagrywania dla Was. No, same plusy z tego będą, jeżeli będziecie coś ciekawego podsyłać. Także, no, jeżeli zobaczycie sytuację typu Daniel Magical zrobił salto na streamie, albo nie wiem, wersów jest dwa razy w ciąży pod rząd, czy coś tego typu, to możecie wysyłać na Instagramie link w opisie. Jak coś, to się nie wstydźcie. Ja czytam sobie normalnie te wiadomości. Tylko, no, tak jak mówię ponownie, nie wysyłajcie żadnych bzdur. Typu, nie wiem, jakiś dzieciak nagrywa to samo co ja, bo mnie takie rzeczy nie obchodzą kompletnie. Zastanawiałem się również, czy nie zacząć nagrywać coś troszeczkę. Innego niż takie typowe komentarze, a mianowicie jakieś reakcje na TikToki. No bo, jakby nie patrzeć, to co robię na sorcjach, myślę, że można na spokojnie nazwać takimi bardziej reakcjami niż zwykłymi komentarzami. I jakby nie patrzeć, robi to bardzo dobre wyświetlenia, więc myślę, że na długich filmach również myślę, że Wam by się to mogło spodobać. Dlatego, jeżeli będziecie chcieli takie filmy, to dajcie mi znać. Jeżeli Wam się spodoba taki pomysł, to jak najbardziej będę takie coś nagrywał. Jeżeli Wam się to nie spodoba, no to, no to i tak to będę nagrywał. Ponieważ nieważne, co mówią, ważne, że mówią. Pamiętajcie, to jest jedna ze strategii o tym, jak się wybić na YouTubie. I mówię to na swoim własnym przykładzie. Swoją drogą zastanawiałem się, czy nie warto zacząć sobie jakiegoś kursu typu. Wiecie, że ktoś mi na przykład wysyła na DM-ie swój kanał albo cokolwiek innego. I po prostu ja go oceniam i po prostu doradzam mu, co ma zrobić, żeby zacząć się wybijać i tak dalej, i tak dalej, za jakąś dobrą sumkę. No bo jakby nie patrzeć, no mam tą wiedzę na temat YouTube'a I mógłbym wiele naprawdę mniejszych twórców bardzo dużo rzeczy nauczyć. Także, no, maila mojego macie dosłownie w informacjach na kanale. Ale tam możecie napisać do mnie, jeżeli takie coś Wam się spodoba, że chcecie jakieś promo, albo nie wiem, albo po prostu jakieś rady co do wybijania się na Waszym kanale i tak dalej, to piszcie. Ja za jakąś sumę Wam mogę pomóc. No ale dobra, kończąc powoli już ten filmik, ponieważ mamy już 7 minut, jakby nie patrzeć, no troszeczkę długo już sobie tutaj rozmawiamy na te wszystkie tematy. Jeszcze raz bardzo wielkie dzięki Wam za to, że tak chętnie oglądacie te moje filmy. Sprawiacie mi wiele radości. Jestem naprawdę z siebie nie tylko dumny, ale również się cieszę, że. Mogę Wam, jakby, dostarczać rozrywki w taki sposób, jakimiś moimi śmiesznymi tekstami i tak dalej. Wiem, że się powtarzam, ale naprawdę bardzo się po prostu cieszę, że tak chętnie to wszystko oglądacie. Naprawdę, powiem Wam tak, jeżeli będziecie dążyć do jakiegoś celu, tak naprawdę dążyć, to te Wasze marzenia się jak najbardziej spełnią. Ja się o tym przekonałem i myślę, że jeszcze nieraz się o tym przekonam. Także zaufajcie mi, gońcie swoje marzenia. I nigdy się nie poddawajcie w tym, co robicie. A na pewno dostaniecie tego, czego chcecie. Dzięki Wam uwierzyłem, że wbicie miliona subskrypcji na tym kanale jest możliwe. Ja naprawdę, do końca tego roku chciałem wbić tylko 350 tysięcy subskrypcji. A dopiero się zaczął czerwiec, i ja już je dawno temu wbiłem. <laughs> Także, no co, no, lecimy po milion, no chyba lecimy po milion, no co? Nie no, żarty na bok. Jeszcze raz dla Was dzięki, wielkie, za to, że jesteście ze mną i że oglądacie mnie cały czas oraz lubicie te filmy. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.